Cześć, witam Cię bardzo serdecznie, Norbert Warzeszyński z tej strony się kłania. Witam Cię ponownie, tym razem w filmie, w nagraniu bardzo ważnym, dotyczącym planu marketingowego, planu wynagrodzeń, czyli jaki jest sposób wynagradzania, za co będziesz wynagrodzony, jakie działania trzeba podjąć, żebyś miał konkretne pieniądze. Wszystko pokażę krok po kroku, jakie możliwości stwarza DuoLife dla Ciebie, żebyś mógł wykorzystać je wszystkie i zarabiać takie pieniądze, jakie tylko sobie życzysz. Zaczynamy. Zabierz sobie coś do pisania, póki nie zaczęliśmy, bo jeżeli pojawią Ci się pytania, to napisz sobie te pytania i do osoby przedstawię je, która zaprosiła Cię na to nagranie, która umówiła się z Tobą, że zobaczysz to, ten film, żebyście mogli porozmawiać, co dla Ciebie jeszcze jest nurtujące, co Cię zastanawia, co jest, nie wiem, związane z pewnym pytaniem, z niezrozumieniem przez Ciebie. Więc zaczynamy. Od czego chciałbym zacząć i co jest najważniejszą informacją? W planie kompensacyjnym DuoLife było już kilka razy przez historię zmieniany plan, usprawniany, co jest bardzo ważne. Zawsze jakiekolwiek zmiany są w planie, one są ciągle pokierowane tylko jedną rzeczą. Jeżeli możemy coś zrobić lepiej dla Ciebie, ponieważ dla nas człowiek jest w centrum uwagi, tak jak już doskonale wiecie, to zmiany czynią tylko in plus, nigdy w drugą stronę. Więc ten, który chcę Ci przedstawić, obowiązuje od 16 września 2019 roku. I co ważne, żeby mieć z niego wyniki, trzeba określone działania systemowe podjąć, o którym opowie Ci osoba, która Cię tu zaprosiła na to nagranie, która jest Twoim opiekunem, która Ci krok po kroku będzie prowadzić lub lider wyżej, po to, żebyś mógł zarabiać jak najszybciej, jak największe pieniądze. Więc zaczynamy. Jak masz już notatkę, to zaczynamy. Co? Od czego tak naprawdę trzeba zacząć? Zrozumieć, że są trzy ceny w DuoLife. Cena dla klienta detalicznego to jest 100% za produkty. Klient preferowany to jest druga możliwość, czyli ktoś może nie chcieć budować z nami organizacji, bo ma inne zajęcie, bo ma inne priorytety, ale może kupować z rabatem od 15 do 20%. Będziemy też mówić o tym, jakie są jego przywileje. I klubowicz DuoLife, i tu jest w różnych furtkach przedziału obrotowego, rabat od 30 do 45%. Jakie możliwości stwarza produkt, jakie mają ceny, jak to wygląda? Po lewej stronie, przepraszam, po prawej, macie na zielonym tle cenę klubową, czyli już z maksymalnym rabatem. Kolejna tabelka w lewą stronę to są ceny dla klienta preferowanego i ceny dla klubowicza, ale przy pierwszym zamówieniu. Kolejna tabelka, czyli środkowa, to są ceny detaliczne, czyli ceny dla klienta, czyli to, co przed chwilą powiedziałem, każdy z tych osób, czy klient preferowany, czy klient detaliczny, czy klubowy, ma swoje ceny. Kolejna tabelka w lewą stronę pokazuje, jaka jest wartość punktowa za każdy produkt, to jest istotne do awansów. I po kolejne lewa strona pokazuje, jaki produkt. Kosmetyki mają również swoją cenę, to macie na tym slajdzie. Cena na zielonym tle, cena klubowa. Kolejna w lewo cena klienta preferowanego lub klienta klubowicza, który robi pierwsze zamówienie. Cena detaliczna to jest cena dla klienta, wartość punktowa i dany produkt. Składając pierwsze zamówienie, przykładowe jest bardzo różne. Każdy robi je we własnym uznaniu, własnym guście, w zależności od tego, co potrzebuje. Ja zawsze mówię tak, jeżeli chcesz zacząć biznesowo do tematu podchodzić, to najczęstsze zamówienia są te zaznaczone w niebieskiej ramce. 500, 1000 punktów. Jeżeli ktoś wchodzi tylko, żeby mieć taniej produkt, to dobrze, albo jako klient preferowany, to nie zmuszamy nikogo do robienia zakupów większej wartości punktowej, bo człowiek niezadowolony nie będzie chciał dalej pewnych rzeczy robić. Lepiej to zawsze zacząć od mniejszego w drugą stronę niż odwrotnie. Oczywiście mówię tu o aspekcie, jeżeli ktoś wchodzi dla produktu tylko. Jeżeli wchodzisz w biznes biznesowo, to zamówienie minimalne jest za 500 punktów w górę. Oczywiście to każdy indywidualnie ustala, wybierasz produkty, które chcesz. Co jest ważne w DuoLife, to żebyś mógł pobierać prowizję, aktywność jakby w zakupie, do nikogo niczego nie zmuszamy, nie przymuszamy i tak dalej. To jest bardzo ważne. Natomiast jeśli chcesz pobierać prowizję, to Twoja aktywność musi być minimum na poziomie 250 punktów i tu pokażemy Ci, jakie są możliwości w związku z tym, a jeżeli bierzesz za 500 punktów i więcej, to masz wszystkie możliwości planu, wszystkie bonusy, wszystkie programy lojalnościowe są dla Twojej dyspozycji.
Co ważne, na dole masz napisane, że okres rozliczeniowy w DuoLife to nie jest okres miesiąca kalendarzowego, tylko okres rozliczeniowy jest od 16 dnia danego miesiąca do 15 dnia kolejnego miesiąca. I teraz, jakie są korzyści z tych poszczególnych etapów, o których powiedzieliśmy wcześniej? Czyli klient zwykły używa tylko produktu, ma dobry, zdrowy produkt dla siebie i nie ma żadnych korzyści. Jeżeli ktoś chce już być klientem preferowanym, bo chce kupować taniej, to zobaczcie, to jest ta tabelka, gdzie jest pokazane, że on ma ceny 15-20% mniejsze. To są wszyscy ci, którzy zrobią zamówienia pierwsze poniżej 250 punktów. Kolejna tabelka pokazuje, gdzie aktywność klubowicza jest na poziomie od 250 do 499. Ta osoba ma już przywilej, że ma ceny klubowe, czyli z pełnym rabatem 30% minimum, plus prowizję zarabia od obrotu osób, które są w jego strukturze rabatowej. Ja zaraz o tym powiem więcej. Natomiast czwarta tabelka po prawej stronie, ostatnia, pokazuje tych klubowiczów, którzy robią aktywność biznesową za minimum 500 punktów, to mają cztery przywileje. Najważniejsze, wypisane tutaj w tej tabelce, widzicie to też po lewej stronie z kolei, czyli tak, ceny klubowe od drugiego zamówienia, prowizja od obrotu z poziomu struktury rabatowej, bonusy za awans, prowizje za awans, jeżeli chodzi o szybkie awanse, maksymalny bonus lojalnościowy, program flotowy, program samochodowy i pełną prowizję w strukturze kariery. To jest bardzo ważne. Czyli za 500 punktów to jest poważne podejście i tu jest najwięcej możliwości i najwięcej korzyści dla Ciebie. Idąc dalej, pierwsza prowizja, pierwszy ukłon w Twoją stronę, pierwsza korzyść to jest to, że kupujesz z rabatem jako klubowicz na aktywności za 500 punktów. Druga rzecz, możesz zarobić już pierwsze pieniądze za sprzedaż detaliczną. Oczywiście uwaga, bardzo ważna rzecz, jeżeli lubisz sprzedawać. Możesz sprzedawać na dwa sposoby, jeśli lubisz. Pierwszy to stary, standardowy, kupił produkt, sprzedał. Wielu ludzi tego nie lubi i my tego też nie proponujemy, ale jeżeli ktoś lubi, bardzo Cię proszę, kupisz produkt na własne potrzeby, czyli kupujesz dla siebie, robisz aktywność, ale automatycznie możesz zamówić więcej produktów dla Twojego klienta, odsprzedajesz mu, zarabiasz 40%. Ale możesz dzisiaj pójść bardzo mocno, zwłaszcza w sytuacji, którą mamy na dzień dzisiejszy, że bardzo mocno działamy przez internet, wystarczy, że zaprosisz swojego klienta do swojego sklepu internetowego. Bo wiecie doskonale, mówiliśmy na prezentacji, że każdy klubowicz ma za darmo dostęp do swojego własnego sklepu. Więc możesz komuś, kogo masz w Słupsku, a ty mieszkasz w Katowicach na przykład, wysłać link do sklepu i co jest bardzo ważne, on kupi sobie produkty, nie ty mu wysyłasz, bo ta informacja trafia poprzez twoją stronę do DuoLife, DuoLife pakuje mu produkty, wysyła do niego, płaci za kuriera ten klient, ten klubowicz zarabia, przepraszam, ten klient, zarabiasz ty pieniądze 40% z tej transakcji. To jest bardzo ważne. Dzisiaj idziemy mocno przez internet i co jest jeszcze bardzo istotne, zamówienie Twoich klientów osobistych, czyli wszystkie osoby, które kupią z Twojego sklepu, punkty z tych zamówień liczą się na Twoje osobiste konto do Twojej własnej aktywności. Zarabiasz z tego 40% i masz punkty na własną aktywność. I internet jest dzisiaj medium niesamowitym, gdzie nie ruszając się z domu, siedząc w domu, możesz spokojnie zarobić pieniądze, zwłaszcza w dzisiejszej sytuacji. Jak droga klubowicza wygląda, co jest kolejnym bonusem, mocno rozbitym tutaj na czynniki pierwsze? Otóż, robiąc pierwsze zamówienie dla Twoich potrzeb, jak startujesz, rejestrujesz się, robisz zamówienie na 500 punktów, wybierasz produkty potrzebne dla Ciebie, te, które decydujesz, i już kupujesz z rabatem 15%, bo jest to Twoje pierwsze zamówienie. Kolejne zamówienie kupujesz z pełnym rabatem na produkt, czyli 30%, plus za systematyczne zamówienie, czyli za to, że kupujesz w kolejnym okresie rozliczeniowym, znowu za 500 punktów, dostajesz bonus w postaci jednego produktu My Blood, Moja Krew, który jest produktem doposażeniowym, bardzo mocno wzmacniającym Twoją krew jako podstawowy organ komunikacji substancji odżywczych z Twoimi pozostałymi układami. Kolejne zamówienie w kolejnym okresie robi kapitalną robotę, bo znowu dostajesz gratisowy produkt za to samo zamówienie. Czyli tak jakbyśmy chodzili do sklepu, robili zamówienia w tej samej wielkości, sklep nagradza nas za to, że uwaga, że kupujemy tutaj
i że systematycznie za tą samą ilość punktów kupujemy produkty. Gratis w trzecim okresie rozliczeniowym znowu masz butelkę My Blood za złotówkę. Kolejny okres rozliczeniowy, kolejne zamówienie twoje za 500 punktów, tu dostajesz już za tak wytrwałą działalność, dostajesz DuoLife dzień i noc w gratisie. Niesamowita rzecz, że dostajesz już produkt doposażeniowy, jeżeli chodzi o dzień i noc w czwartym okresie. I takie bonusy są dla ciebie przeznaczone. W każdym następnym miesiącu robisz zamówienie, znowu masz produkt gratisowy. Jak to wygląda? Znowu ta sama jest metoda. Czyli dostajesz moją krew produkt, w kolejnym zamówieniu znowu moją krew, w kolejnym zamówieniu, czyli czwartym, kolejnym, czyli w ósmym już, dostajesz znowu duo dzień i noc. I przez 12 miesięcy, odkąd się zarejestrowałeś, do momentu 12 miesiąca dostajesz My Blood przez 2 miesiące, a w trzecim dostajesz DuoLife dzień i noc. Czyli w sumie DuoLife dzień i noc dostaniesz 3 razy w ciągu roku. W sumie, co jest bardzo ważne, stała premia co miesiąc, albo jest to moja krew, albo DuoLife dzień i noc. Czyli w sumie, co jest bardzo ważne, rocznie w bonusach, to jest dodatkowa twoja korzyść, to jest 1550 zł w cenach klubowych. W cenach klienta to jest ponad 2000 zł. Idąc dalej, jeżeli jesteś klubowiczem, który mniejszą aktywność robi, tak jak tu widzicie na tym slajdzie, za 250 punktów, to w gratisie w drugim okresie rozliczeniowym masz crunche, czyli te, jak ja to mówię, chrupki na śniadanie. Trzeci okres rozliczeniowy, czyli trzecie twoje zamówienie, znowu dostajesz crunche, a w czwartym dostajesz moją krew. Ponieważ robisz zamówienia mniejsze na 250 punktów, twoje gratisy są mniejsze, ale dostajesz też gratisy. Zobaczcie, gdyby w naszym życiu za to, że kupujemy w jakimś sklepie spożywczym, za to, że kupujemy na stacji tej, a nie innej paliwo, nie zbieralibyśmy punkcików, tylko konkretne gratisowo dostawalibyśmy produkty z tej stacji, na przykład więcej paliwa, to kto z was na tych stacjach by bardziej kupował? Kto z was w tym sklepie spożywczym czułby się bardziej związany z tym, z tą firmą? DuoLife to daje. To jest druga korzyść, kapitalna rzecz. Idąc dalej, masz kolejny dochód. Przypomnę, pierwszy prowizja z marży, drugi to jest twoje bonusy i trzeci, jeżeli rejestrujesz ludzi, to z pierwszego zamówienia za skuteczną rekomendację, za to, że pokazujesz komuś korzyści. Słuchaj, będziesz miał tanie produkty, będziesz miał gratisowe, masz dostęp do infolinii, dostajesz swój sklep internetowy. To za to, że ktoś włącza się w ten biznes z twojej rekomendacji i bierze, robi pierwsze zamówienie, w zależności od tego, jakie duże zrobi, dostajesz prowizję z marży, z jego pierwszego zamówienia. I w zależności od tego, jakie są produkty, taka ta marża jest. Widzicie, na zielonym tle, na samym dole są prowizje z marży w zależności od tego, jaką wartość zakupów w punktach zrobi osoba, którą rekomendujesz. Kolejny bonus kapitalny to są prowizje jednorazowe, bo on jednorazowo robi pierwsze zamówienie, w kolejnych zamówieniach będzie robił, bo będzie chciał gratisy, będą za chwilę kolejne prowizje, o których powiem. I teraz zobaczcie, co jest grane, jak to można zbudować, patrząc z perspektywy kolejnych korzyści, które są dla ciebie, jak budujesz zespół, czyli idziesz, dzielisz się informacją, to co mówimy, podziel się informacją i zarabiaj. Dostajesz bonusy lojalnościowe za to, że używasz produktów, czyli pilnujesz swojej własnej aktywności. Ona może być generowana z twoich własnych zakupów lub linków do sklepu, które wysyłasz innym ludziom, to jest bardzo ważne. I jesteś sam, zaczynasz w tym dużym kole, jesteś na środku jako ja. Zobacz, co się stanie, jeżeli zaprosisz do tego biznesu w pierwszym momencie, w pierwszym miesiącu, dasz informację wielu ludziom, nie wszyscy skorzystają. Trzeba o tym wiedzieć, że do 10, 12, 15 ludzi, czasami 20 trzeba się odezwać, żeby 3 ludzi się zainteresowało. I z różnych przyczyn ci ludzie się interesują. Powiedzmy, że robią swoje pierwsze zamówienie. Jaka jest twoja prowizja? Pierwsza to jest prowizja z marży, o której powiedziałem przed chwilą. Czyli z pierwszego zamówienia każdy może zrobić inne. Są tutaj wypisane po lewej stronie dochody, jakie będziesz miał z prowizji z marży za każdą osobę, która się rejestruje z twojego linku rekomendacyjnego. Idąc dalej, kolejnym dochodem jest prowizja rabatowa z zamówień, z wartości zamówień twoich klubowiczów. Jeżeli to były zamówienia za 500 punktów, to dostajesz 5% z pierwszego poziomu, bo te osoby, które zaprosiłeś, są na twoim pierwszym poziomie.
od Ciebie, poziomie rekomendacji. Teraz zobacz, jeżeli masz 3 osoby, 5% prowizji dla Ciebie z zamówień 3 osób po 500 punktów, to jest w dużym skrócie 1500 punktów obrotu, czyli oprócz prowizji z marży dostajesz jeszcze 5% od wartości punktowej, czyli 75 zł. Ja tu już nie będę opowiadał poszczególnych następnych etapów, tylko podsumuję. Zobaczcie, jeżeli ci ludzie od Ciebie zaproszą kolejne osoby, pomożesz im w tym, po to jest działanie systemowe, po to masz wsparcie opiekuna, żeby Ci pomógł wystartować z nowymi osobami, żeby Tobie pomógł wystartować. Później Ty będziesz tą wiedzą dzielił się i pomagał kolejnym osobom, to na kolejnym poziomie, na drugim od Ciebie poziomie jest już osób w tym przykładzie 9. Prowizja dla Ciebie rabatowa z zakupów ludzi od Twoich znajomych to jest 4%. Kolejny poziom, bo ludzie idą i dzielą się informacją. To może zająć miesiąc, 2, 3, 5, pół roku, rok. Nieważne jak długo, ważne, że te możliwości są i Ty sam decydujesz, kiedy z tego korzystasz i jak bardzo. To zobaczcie, jeżeli na trzecim poziomie pojawią się nowe osoby, w przykładzie naszym, kiedy każdy z 3 Twoich ludzi zaprosi też 3 i oni kolejnych 3 i znowu 3, to mamy na poziomie trzecim 27 osób, gdzie z wartości zamówień, zakupów tych ludzi dostajesz kolejną prowizję rabatową 4%. Kolejny poziom czwarty, kolejnych osób, to jest 3% prowizji dla Ciebie. I te prowizje rabatowe są dla Ciebie do dyspozycji do 5 poziomu od Ciebie. Czyli tych ludzi może być dużo więcej. Oczywiście to jest przykład matematycznie pokazany, jakby idealny. Nigdy tak idealnie nie jest, to chcę, żebyście wiedzieli. Chcę, żebyś wiedział. Natomiast, co jest ważne, na każdym poziomie zarabiasz pieniądze i tu jest pokazane od 5 do 2%, czyli im niżej, tym mniejszy procent, ale ilość ludzi jest większa. Jakie to może wygenerować dla Ciebie dochody? Ten kolejny rodzaj dochodu, czyli z prowizji rabatowej, to jeżeli obrót Twoich ludzi, zakupy Twoich ludzi, Twoich klubowiczów będą na poziomie 250 punktów miesięcznie, to Twój dochód z tego to jest 6,5 tysiąca. 6,5 tysiąca miesięcznie. Kolejny miesiąc robią zamówienie, znowu masz 6,5 tysiąca. My mówimy tu cały czas o tym, że w tym biznesie zarabiasz pasywne dochody. Raz budujesz organizację, raz budujesz grupę, zarabiasz stałe dochody co miesiąc z zakupów ludzi, których przyprowadziłeś. To jest tu genialne. My tu raz budujemy strukturę, uświadamiamy ludzi w produktach raz. Dobrze zrobiona robota procentuje Ci, że zarabiasz latami, bez względu na kryzysy, bez względu na sytuację z Twoją pracą, bez względu na to, co się dzieje z Twoim zdrowiem, zarabiasz pieniądze. A jeśli ten obrót, te zakupy Twoich klubowiczów będą na poziomie 500 punktów miesięcznie, to Twój dochód z takiej organizacji tylko z prowizji rabatowej to jest prawie 13 tysięcy. Ja wiem, że to są duże kwoty. To wszystko wymaga czasu pracy i zaangażowania, ale takie możliwości DuoLife stwarza. Jedziemy dalej. Co jest kolejną możliwością, kolejnym przywilejem tego planu? Coś takiego, co się nazywa kompresja. Ja to wytłumaczę najprościej, jak mogę. To jest wyjątkowy mechanizm, który do wyliczenia prowizji, jakby w momencie, kiedy jest stworzona struktura przez Ciebie, to wszystkie osoby, które robią zamówienia poniżej 250 punktów, zaliczane są do osób, które robią zamówienia większe, a osoby, które są w strukturze, które nie dokonały w danym miesiącu zamówień żadnych, są jakby usuwane z tej struktury i osoby pod nimi, które robią zamówienia, podchodzą w miejsce tej, która zamówienia nie zrobiła. To powoduje, że zarabiasz czasami na 7, na 10, na 15 poziomie masz ludzi i kompresja powoduje, że ktoś, kto jest na 2. czy 3. nie robi zamówienia, to ta kompresja przesuwa obrót z dołu do góry, że Ty zawsze maksymalne pieniądze zarabiasz z prowizji rabatowej z całej Twojej struktury. Najprościej ujmując, to jest wyjątkowy mechanizm. Ja nie spotkałem firmy, która by to zrobiła. To jest bardzo ważne, bo strukturę budujemy czasami bardzo głęboko i tam ktoś robi zamówienie, a ktoś na 2., 3. nie. I jak nie ma tej kompresji, to uciekają Ci pieniądze. Więc kompresja powoduje, że Ci żadna złotówka z Twojej pracy nie ucieka. To jest bardzo ważny mechanizm. I teraz idziemy w plan kariery, czyli jeżeli chcesz budować biznes mocno zawodowo, chcesz naprawdę iść poważnie, zarobić dobre pieniądze i zbudować
biznes na naprawdę wysokim poziomie, to zaczynamy pierwsze kroki od tego, że chcemy zainteresować tym projektem kilka na początku osób. Powiedzmy, że trzy. Pierwsze stanowisko w planie kariery to jest lider grupy. Jego dochód na tym stanowisku jest około 280 zł miesięcznie i taka osoba co robi? Co musisz zrobić, żeby mieć takie stanowisko? Twoja własna aktywność jest minimum na 250 punktów. Ja zawsze preferuję na 500. Jeżeli zaczynasz biznesowo, to nie ograniczaj się. Zrób sobie wszystkie furtki, otwórz, żebyś mógł zarabiać maksymalnie. Prowizję rabatową z pierwszego poziomu masz 5%, maksymalnie do 5, bo to wiemy, przed chwilą o tym mówiłem. I lider grupy to osoba, która ma 3 aktywne osoby po 500 punktów. 3 organizacje, 3 nogi, różnie się to nazywa. I żeby to zrobić, naprawdę nie jest wielki wysiłek. Mamy na dzień dzisiejszy prawie 7700 osób, które uzyskały awans na taką pozycję, więc to nie jest rzecz nie do zrobienia. Masa ludzi to robi. Mówię Ci o tym dlatego, żeby pokazać, że to nie jest trudne. Każdy krok tutaj nie jest trudny, wymaga tylko nauki, czasu i zaangażowania. Jedziemy dalej. Jeżeli w przedziale pierwszych 30 dni swojej działalności osiągniesz to stanowisko, ja zawsze mówię, że to jest tak naprawdę bardzo wolny rytm, jeżeli ktoś chce aktywnie budować zespół. Nie przyszedł, żeby kupować produkty dla siebie, ale chce budować biznes. To w 30 dni można to zrobić bez najmniejszego problemu. To uwaga, jakie pieniądze zarobisz? Pierwsza, prowizja z marży, o której mówiłem. To jest w tym wypadku, jeżeli po 500 punktów by zamówili duo, dzień i noc każda z tych osób, to miałbyś prowizji 100 zł od każdej osoby z pierwszego jej zamówienia, więc razy 3 osoby jest 300 zł. Kolejna prowizja to jest prowizja ze struktury rabatowej, o której powiedziałem przed chwilą, czyli 5% z 500 punktów to jest 25 zł, razy 3 osoby to jest 75. I kolejna bardzo ważna prowizja, gdzie firma daje dla Ciebie już na samym początku możliwość zarabiania z obrotu światowego. To jest bardzo unikalna rzecz. My to dołożyliśmy niedawno. Jest kapitalny mechanizm, gdzie Ty jako człowiek, który dopiero zaczyna, dopiero do biznesu przyłączył 3 osoby, już ma prawo sięgnąć pieniędzy, które firma wypłaca z obrotu globalnego. Jak to wygląda? Dostajesz udział 1 w podziale 1,5% globalnego obrotu punktowego firmy. I tu jest podany przykład, że firma powiedzmy ma 5 milionów obrotów i powiedzmy, że klubowiczów, którzy się kwalifikują w danym miesiącu na to stanowisko złotego lidera jest 500, to Twój dochód jest 150 zł z tej prowizji. On się oscyluje 150-170 różnie. Przyjęliśmy przykład 150. To ile będzie łącznej prowizji dla Ciebie w tym wypadku? 525 zł. Jeżeli Twoje pierwsze zamówienie było na około 500-700 zł, to zobacz, jak szybko możesz zrobić pracę, która spowoduje, że odzyskasz pieniądze, czyli swoje własne produkty. Zaczynałeś biznes. Dla Twojego zdrowia masz w gratisie. Tylko mała, naprawdę prosta praca, którą trzeba wykonać 3 osoby. Osoba, która Cię rekomenduje, która jest Twoim opiekunem, która dała Ci link do tego nagrania, która Cię pilotuje, pomaga Ci, to jest osoba, która Ci pomoże zrobić ten awans i Cię wystartować we właściwy sposób. Idąc dalej, w planie kariery kolejne stanowisko to młodszy lider zespołu. Ja chciałbym na jedną rzecz zwrócić uwagę. Jeżeli cokolwiek z tego, co teraz słyszysz, nie nadążysz ze wszystkim, nie przejmuj się, możesz obejrzeć ten film tyle razy, ile chcesz, zrób sobie notatki, porozmawiaj po zakończeniu filmu, jesteś umówiony na pewno z osobą, która Cię prowadzi, żebyś mógł spokojnie przeanalizować z nim, porozmawiać, masz wątpliwości, masz pytania, oglądaj ile razy chcesz, plus dwa, porozmawiaj z osobą, która Cię wprowadza lub z jej sponsorem, żeby Ci wytłumaczyła coś, czego jeszcze nie rozumiesz. Także spokojnie. Idziemy dalej. Młodszy lider zespołu to jest osoba, która pomaga już ludziom w swoim zespole zrobić kolejny krok. Nie musisz koncentrować swojej uwagi i sam przyprowadzać bardzo dużo ludzi. Ważne, żeby skoncentrować się na kilku ludziach, którzy chcą zrobić pracę i pomóc im zrobić to samo. Więc jeśli Ty pomożesz Twoim pierwszym 3 osobom, z tych 3 osób, 2 pomożesz osiągnąć stanowisko lidera grupy, które miałeś przed chwilą, to Ty jako młodszy lider zespołu masz obrót 4000 punktów, tak widzicie to na tym przykładzie pod tym chłopakiem, średnie dochody to jest 400 zł miesięcznie i prowizje, które dostajesz w tym przypadku to jest tak, ze struktury rabatowej do 5%,
dostajesz udział 1,5% dla młodszych liderów zespołu jest również do podziału udział w podziale 1,5% z globalnego obrotu. To jest kluczowa rzecz. Czyli jako lider grupy ma swoje 1,5%, ty jako młodszy lider zespołu z obrotem już 4000 masz udział w 1,5% od obrotu globalnego dla młodszych liderów. I tu przykład pokazuje również, że obrót firmy przykładowo jest 5 milionów, jest 250 osób, to globalny obrót, prowizja 1,5% dzielone na 250 młodszych liderów zespołu, to dla Ciebie dochód jest 240 zł. Średnie dochody tu są na poziomie 400 zł, tak jak widzisz. Co się dzieje dalej? Idziemy, rozwijamy grupę, pomagamy ludziom. Jakie jest kolejne stanowisko? Kolejny jest lider zespołu. Lider zespołu to osoba, która zwiększy swój obrót w zespole, zobaczcie, z poprzednim przykładzie było 4000, teraz masz 8. Czyli o 100% zwiększając obrót z zespołem, rozwijając ten zespół, budując, pomagając ludziom, budując większą organizację, dodatkowe obroty się pojawiają, bo nowe osoby się rejestrują. Uwaga, dla lidera zespołu jest dodatkowa prowizja. Ze struktury kariery, z Twojego obrotu 8000 zarabiasz dodatkowej prowizji na tym stanowisku 6%. Czyli masz prowizję, zobacz, 6% na tym stanowisku, ze struktury rabatowej do 5%, to co już wiesz, i lider zespołu ma również swój oddzielny bonus z globalnego obrotu firmy. 2% do podziału firma daje z globalnego obrotu do podziału dla wszystkich liderów zespołu. Jest to na dzień dzisiejszy około 500 zł prowizji dodatkowej. Czyli łącznie na tym stanowisku możesz średnio zarabiać 1000, 1200, 1400 zł, robiąc 8000 punktów obrotu z zespołem. To jest około 15, 16, 20 osób, w zależności od tego, jakie robią zakupy. Już taka mała organizacja, 20 osób, gdzie ty przeprowadziłeś 3 czy 4, resztę pomogłeś ludziom z twojego zespołu zbudować, to w takiej organizacji, gdzie ty naprawdę nie musisz aż tak dużo zrobić, już zarabiasz 1000, 1200 zł. Zobacz, ile w twoim budżecie zmieniłoby się, jeżeli miałbyś 1000, 1200, 1400 zł więcej pieniędzy. Jak twoja sytuacja by się zmieniła? Idziemy dalej. W planie kariery ta ścieżka jest rozbudowana. Kolejne stanowisko to 25 tysięcy punktów. To już jest poważny ruch. I idąc, budując tą organizację, pomagając ludziom awansować na te same stanowiska, w którym ty jesteś, jeżeli zaczynasz działalność naprawdę poważnie, to uwaga, na stanowisku kierownika zespołu, twoja prowizja ze struktury kariery jest 10%, ale co ważne, odejmujemy z tej prowizji prowizję twoich liderów zespołu i ty dostajesz różnicę. Ze struktury rabatowej masz do 5%, i jako kierownik, uwaga, masz również udział w podziale przeznaczonych pieniędzy z obrotu firmy dla kierowników. To jest jeszcze więcej pieniędzy, bo kierowników jest mniej. Czyli twój obrót 25 tysięcy z czasem zrobiony. Znowu, koncentracja na budowaniu zespołu, pomaga ci sponsor, budujesz organizację sukcesywnie, konsekwentnie, systematycznie. Zarabiasz 1,5% dodatkowo, czyli twoje prowizje to jest 10% ze struktury kariery, odejmowane 6% twoich liderów ze struktury rabatowej do 5% i udział w podziale 1,5% z obrotu globalnego firmy. I te pieniądze są już na tym stanowisku, są od 750 nawet do 900 zł miesięcznie. I co bardzo ważne, średnie zarobki na tym stanowisku to jest 2,5 tysiąca w górę. 2,5 tysiąca to powiem Wam tak szczerze, to jest taki minimum minimorum. I co ważne, jeżeli jesteś kierownikiem, dostajesz już dodatkową możliwość za chwilę, bo przy 30 tysiącach punktów, program samochodowy dla kierowników. Ja Ci go teraz króciutko omówię. Jak to wygląda? Jeżeli masz bonus samochodowy do dyspozycji, jeżeli masz auto dowolnej marki, które ma do 3 lat, to firma dopłaca Ci do tego samochodu taki bonus, dopłacimy Ci za jego użytkowanie. Masz w leasingu, masz w kredycie, obojętnie, do maksymalnie 8 roku życia tego samochodu, czyli przez 5 lat. Jeżeli jesteś kierownikiem, możesz skorzystać z tego bonusu. Idąc dalej, masz oczywiście również możliwość, ale jeżeli awansujesz na tym kierowniku i zrobisz obrót 30 tysięcy, tak jak tu widzicie, to łapiesz się na program flotowy. To jest inna możliwość, jeżeli chodzi o samochód, o tyle dobra,
że może to być albo BMW, albo Mercedes, niedowolna marka, tylko te dwie. I przy tym obrocie nie bierzesz kredytu na siebie, nie bierzesz żadnego zobowiązania, to jest auto od Dualife, tylko twój udział jest 600 zł miesięcznie, czyli 600 zł miesięcznie ty płacisz swojego udziału za użytkowanie tego samochodu, gdzie Dualife daje ci nowy samochód, albo Mercedes, albo BMW, ale musisz być jako kierownik i utrzymać 30 tysięcy punktów przez 2 miesiące. Czyli druga możliwość programu samochodowego jest taka. I teraz zobaczcie, co się dzieje dalej. Dodatkowo te dwa stanowiska, czyli lider zespołu i kierownik, ma szansę na to, że jeżeli zrobi tą pracę szybko, w 31 dni lidera zespołu osiągniesz, to masz ekstra jednorazową premię 1500 zł. Jeżeli to jest kierownik zespołu, to masz ekstra premię 3000 zł. To są dodatkowe bonusy za szybką akcję. Oczywiście jak zrobisz to wolniej, nic się nie dzieje, te premie nie są dla ciebie, ale wszystkie wcześniej powiedziane tak. Jedziemy dalej. Idziesz, budujesz organizację. Kolejnym stopniem awansu jest menadżer regionalny. I tu, żeby awansować, potrzebujesz obrót w organizacji 50 tysięcy punktów. Masz dodatkowo program samochodowy, którym już nie dopłacasz do samochodu, to jest bardzo ważne, i wycieczka raz w roku z menadżerami w fantastycznym klimacie do tygodnia czasu jako dodatkowy bonus. Jakie są średnie dochody na tym poziomie? 5 tysięcy w górę. Twoje prowizje to są ze struktury kariery 14%. Minusujemy wtedy prowizje, które są dla twojego lidera czy kierownika. Prowizje ze struktury rabatowej masz do 5%. I masz jeszcze coś takiego jak prowizja menadżerska wyrównawcza. Ja zaraz o tym powiem, co to jest i co ci to daje. Średnie dochody na tym poziomie, tak jak powiedziałem, 5 tysięcy złotych. Dodatkowy bonus to są wyjazdy raz w roku i w programie samochodowym już nie dopłacasz do auta. Ten program flotowy jest naprawdę kapitalny. Tu jest podane kilka przykładów. To jest to program bez zobowiązań. To są różne modele samochodów w zależności od stanowiska, które zajmujesz. Na początek jest to Mercedes klasy C. Bez zdolności kredytowej, bez leasingu, bez opłaty wstępnej, bez potrzeby ubezpieczenia. To wszystko jest zapłacone. Ty tylko lejesz paliwo i płyn do spryskiwaczy. Różne są marki samochodów. To też jest istotne, że Jaguar, Mercedes lub BMW. Na tej samej zasadzie, czyli od menadżera już masz pełny, full opcję, jeżeli chodzi o program samochodowy. I ten rejs, o którym wspomniałem, dla menadżerów, ostatnio byliśmy na Morzu Śródziemnym, kapitalna sprawa, gdzie było ponad 450 osób razem z nami na tej wycieczce. Tak Dualife wynagradza ludzi, którzy się angażują w ten program. Idąc dalej, kolejne stanowisko to jest senior menadżer. Senior menadżer ma obrót 100 tysięcy z zespołem. Ja wiem, że może to, co słyszysz teraz, jest dla ciebie trochę dużym obrazem już. Już może ci się to miesza, już być może myślisz, wow, gdzie tam, kiedy mnie do tego? Ale spokojnie chcę, żebyś przeanalizował każdy punkt. Jeżeli widzisz, że do tego momentu ci wystarczy, możesz przerwać to nagranie. Nie ma problemu, spotkaj się z osobą, która cię wprowadziła i porozmawiajcie o tym, co do tej pory zebrałeś i jakie chcesz możliwości wykorzystać. On ci pomoże. A możesz do tego nagrania później wrócić, jak już dojdziesz do tego stanowiska. A jeżeli chcesz wiedzieć więcej, jak to wygląda, jakie są możliwości dalej, to pozwól, że ja je przedstawię, skończę i możesz sobie dalej również słuchać. Senior menadżer ze struktury kariery ma do 17% prowizję, do 5% ze struktury rabatowej i również ma menadżerską prowizję wyrównawczą. Ja zaraz o tym powiem, co to jest. Średnie dochody na tym poziomie senior menadżerów to jest od 9 tysięcy złotych w górę. To już jest naprawdę bardzo duży dochód, bardzo ciekawy. Te same programy są samochodowe i wycieczkowe. I chciałbym teraz zwrócić Twoją uwagę, co to jest ta menadżerska prowizja wyrównawcza. Jeżeli w Twojej organizacji Ty jesteś menadżerem i masz pod spodem już w organizacji również menadżera, to dostajesz wyrównawczą prowizję, ponieważ on ma tą samą prowizję co ty, to w normalnych warunkach, gdyby tej prowizji nie było, nie zarabiałbyś z jego organizacji żadnych pieniędzy. Ponieważ firma zdaje sobie z tego sprawę, że to nie jest motywujące, żeby dalej tą organizację budować i pomagać, wypłaca dodatkową prowizję dla ciebie i ona jest tu napisana po lewej stronie na górze, że menadżer regionalny dostaje 2% od najbliżej odcinającego go menadżera regionalnego. Czyli jeżeli w twojej organizacji jest menadżer, to dostajesz 2% z jego obrotu, 2% z jego
2% prowizji wyrównawczej. Jeżeli jesteś senior menadżerem, 2% masz od senior menadżera. Poniżej są opisane sytuacje, jeżeli ty jesteś menadżerem, a w twojej organizacji jest człowiek, który jest senior menadżerem, czyli jest na wyższym stanowisku niż ty, bo może się tak zdarzyć, to dostajesz 1,5% prowizji. Jeżeli jest dyrektorem, dostajesz 1%. Jeżeli dyrektorem krajowym, 0,5%. Szczegóły dopytaj osoby, która cię zaprosiła, ona ci to wszystko wyjaśni. To jest prowizja wyrównawcza, bardzo ważna. Kolejne stanowiska, to już są stanowiska dyrektorskie. Ja tylko pokrótce o nich powiem. Dyrektor regionalny to jest obrót od 200 tysięcy w górę i dochód średni to jest 15 tysięcy złotych. Od takich dochodów się zaczyna, od 15 tysięcy w górę. I dyrektorzy mają dodatkową wycieczkę dla dyrektorów i powyżej. Czyli oni jadą na menadżerską i na dyrektorską. Dyrektor krajowy to jest 200 tysięcy punktów obrotu, tak jak tu widzisz. Dochód, przepraszam cię, krajowy jest 400 tysięcy. Dochód od 20 tysięcy złotych w górę. Ja wiem, że to może brzmieć no mocno, nieprawdopodobnie, ale zaufaj mi, poznasz przez osobę, która cię rekomenduje, że są takie osoby i poznasz ich osobiście. Bardzo wielu mamy już dyrektorów, bo ponad 60 prawie. Prawie tak, chyba 61 albo 69, albo 59. Dyrektor międzynarodowy to jest 800 tysięcy punktów i dochód od 40 tysięcy i dyrektor generalny 1,6 mln obrotu punktowego w miesiącu, dochód od 80 tysięcy. Mówię ci też o tym, że są inne możliwości, bo być może w twoim gronie ludzi, dla ciebie to są jednak kwoty duże, ale w twoim gronie ludzi może być ktoś, kto będzie zainteresowany i chce, żebyś to wiedział, że tu są naprawdę potężne możliwości dochodów również. Co jest ważne w przypadku dyrektorów, te wycieczki, o których wspomniałem wcześniej, czyli wyjazdy, jakbyśmy w Dubaju, byliśmy w Omanie, byliśmy w Panamie. W przyszłym roku też jedziemy, więc te wycieczki to są naprawdę już egzotyczne, ekskluzywne, dodatkowe bonusy, czyli duży obrót organizacji, którą tworzysz, to duże pieniądze. Jest jeszcze jedna prowizja bardzo ważna, tak zwany matching bonus, to jest prowizja dla dyrektorów dodatkowo w sytuacji, kiedy w jego organizacji pojawia się kolejny dyrektor. Czyli pomagając ludziom awansować, nie możemy ich zatrzymać, jeśli oni mają większe ambicje, bo dlaczego? Dlatego w tej sytuacji firma dała również tak zwany bonus wyrównawczy dla dyrektorów. I najprościej ci to powiem. Jeżeli w twojej organizacji ty jesteś dyrektorem regionalnym i masz też dyrektora regionalnego, to zarabiasz z jego struktury kariery, z jego dochodu ze struktury kariery 30% dodatkowej prowizji. Dlatego, że w normalnych warunkach byłoby trudno gdzieś tam być może awansować człowieka, bo by mnie odcinał od dochodu, więc w tej sytuacji jest ta premia dodatkowa. Jeżeli ty masz poniżej tego dyrektora kolejnego, to 15% dochodu masz z jego dochodu ze struktury kariery. I ten slajd tu to pokazuje. Na kolejnym poziomie jest 10, 7,5, 2,5, 2,5 i 2, czyli do siódmej generacji dyrektora w głąb w twojej organizacji zarabiasz dodatkowe bonusy z jego wynagrodzenia. To jest kapitalny bonus dodatkowy, bardzo wartościowy w sytuacji, kiedy ta organizacja się bardzo mocno rozwija. I kolejne, ostatnie trzy, to już najwyższe stanowiska, gdzie dzisiaj, na dzień dzisiejszy mamy tylko jedną osobę, która zajmuje stanowisko wiceprezydenta, więc wszystko inne jest jeszcze otwarte. Tam jest już obrót od 3 mln punktów w górę i dochód od 120 tysięcy. To już są ogromne organizacje. Ja o tym może teraz nie będę mówił, ale te możliwości są. Większy obrót, tak jak widzisz, 6 mln, to jest znowu dochód, 10 mln obrotu. To zajmuje czas. Oczywiście na to trzeba poczekać, to nie zbuduje się w rok, w 2-3. To trzeba sporej pracy, ale możliwości tu są nieograniczone i dochód również. Jakby zamykając ten temat planu marketingowego, planu wynagrodzeń, z najważniejszych rzeczy chcę wspomnieć jeszcze tylko o jednej, że dyrektorzy mają również od wysokich stanowisk, od dyrektora międzynarodowego jeszcze jedną dodatkową prowizję. Ja wiem, że to może wydawać ci się wprost niemożliwe, że to może być wyzwaniem, ale tak jest. Te rzeczy się dzieją, dlatego ci ludzie zarabiają naprawdę potężne pieniądze. Czyli prowizja rentierska to jest dodatkowo przeznaczony procent od obrotu całej firmy. Tak naprawdę w wielu firmach, które ja znałem i znam,
te pieniądze, tak zwane z obrotu globalnego firmy, były w większości zarezerwowane tylko właśnie dla najwyższych stanowisk. My zmieniliśmy tą zasadę i już od samego początku, jak lider grupy, którym Ci wspominałem, lider zespołu, młodszy, lider zespołu, kierownik, mają też prowizję z obrotu globalnego do podziału między te stanowiska. Tu jest podobnie, tylko z wyższych stanowisk. Czyli dyrektor międzynarodowy zarabia 1% z obrotu punktowego firmy do podziału dla wszystkich dyrektorów. Dyrektor generalny 0,75% z obrotu, wiceprezydent 0,50%, prezydent 0,25% i 0,15% global prezydent. To są dodatkowe prowizje z obrotu całej firmy do podziału między dyrektorów. I kończąc ten wątek, słuchajcie, cała droga kariery przedstawiona na tym slajdzie pokazuje jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, ogromną korzyść, którą my mamy w tym planie. Tak zwany okres karencji. Może się tak zdarzyć w tym biznesie, że osiągniesz jakieś stanowisko i za chwilę może być zachwianie, bo życie to życie, swoje scenariusze tworzy, że możesz w kolejnym okresie nie móc utrzymać obrotu. Okresy karencji to jest bardzo taki fundamentalny, kluczowy element, gdzie lider grupy ma okres karencji. Czym jest okres karencji? Jednego miesiąca przy liderze grupy to jest okres, podczas którego nawet jeśli spadniesz z obrotów, spadniesz z kwalifikacji danej, to w tym okresie, w okresie karencji i tak zarabiasz pieniądze z tego stanowiska. Czyli przykładowo, ktoś jest kierownikiem, 25 tysięcy punktów zrobił obrotu w tym okresie, a w kolejnym okresie ma 23, czyli z jakiegoś powodu ma mniejszy. Życie. To on również zarabia jako kierownik, bo okres karencji, tak jak tu widzicie po lewej stronie, dla kierownika jest 2 miesiące. Czyli on przez 2 miesiące będzie zarabiał jako kierownik prowizję kierowniczą, mimo że nie ma kwalifikacji, czyli nie ma wymagającej ilości punktów. To jest bardzo ważne, im wyższe stanowisko, ten okres karencji jest dłuższy, dlatego że są różne sytuacje. Czasami jakaś organizacja się buduje bardzo szybko, bardzo dynamicznie, nie ma do końca nad tym kontroli. Z różnych przyczyn życiowych może się zdarzyć, że gdzieś obrót jest mniejszy, to nie masz obawy, spokojnie możesz spać, jako kierownik, czy menadżer, czy senior menadżer zarabiasz. I ten slajd pokazuje, jakie są okresy karencji na każdym ze stanowisk. Jest bardzo ważny, bardzo duży plus od DuoLife dla nas ludzi, żeby można było zarobić dobre pieniądze. I tyle, kochani, z mojej strony, żeby przedstawić Wam w dużym skrócie, bardzo rzeczowo i konkretnie cały plan. Ja Wam życzę wielu sukcesów w klubie DuoLife. Zapraszam Cię teraz do osoby, która dała Ci to nagranie, żebyście porozmawiali, dopytaj szczegóły, masz jakieś pytania, chcesz coś wiedzieć więcej, ona Ci powie. Jeżeli nie wie ona, to zapytaj osobę wyżej, zawsze idź do kogoś, kto da Ci informację. Jeżeli Twój sponsor, Twoja osoba nie do końca pomaga Ci wystarczająco, bo się tak też może wydarzyć, to idź do jego sponsora, do jego, albo gdzieś przez nagranie znajdź też mnie, pomogę Ci, żeby wytłumaczyć, co potrzebujesz. Dzięki serdeczne, pozdrawiam Cię i wszystkiego dobrego i do zobaczenia na naszych szkoleniach, gdzie będę Ci gratulował tych awansów i tego, żebyś mógł z nami osiągać swoje szczyty, realizować swoje marzenia. Wszystkiego dobrego.